niedziela. Nad wszystkimi niedzielami Adwentu pobrzmiewa wołanie proroków, którzy mówią o oczekiwaniu. Oczekiwać na kogoś, to znaczy mieć świadomość spotkania. A gdy przyjrzymy się współczesnemu człowiekowi, to wydaje nam się, że żyje on tak, jakby już na nic i na nikogo nie czekał. A więc zasadne jest pytanie, dlaczego my, chrześcijanie, mamy czekać, skoro świat idzie drogami takimi, jakby już na nic nie czekał. Przeprowadzone badania wśród naszego społeczeństwa, które uważane jest za katolickie, zatrważają i zmuszają do zweryfikowania tego sądu. Nie zachwiałą wiarę w Boga deklaruje niespełna 3/5 dorosłych Polaków, czyli 56%. Tylko nieco ponad 1/3 respondentów, 36%, jest przekonana, że po śmierci, w zależności od naszego postępowania na ziemi, trafimy do nieba, piekła lub czyśćca, a znaczna część badanych, czyli 31% ogółu, wierzy wprawdzie, że śmierć nie jest końcem, ale nie wie, co po niej nastąpi. Mimo iż spora grupa ankietowanych nie ma jednoznacznych przekonań dotyczących tego, co dzieje się z nami po śmierci, większość nie zaprzecza istnieniu zbawienia. Tylko 15% badanych zupełnie nie wierzy w nowe życie po śmierci, a 12% ma w tej kwestii wątpliwości. Uważanie się za wierzącego, a nawet regularne uczestniczenie w praktykach religijnych nie oznacza wcale akceptacji wszystkich praw wiary katolicyzmu, a wiąże się z uznawaniem przekonań niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego. Dla przykładu, w piekło wierzy 56% badanych, a w wiarę przeznaczenie deklaruje 66% respondentów. Nie są to więc dane, które przekonują nas, że nasze społeczeństwo, choć ochrzczone, w 100% jest społeczeństwem katolickim. Wykazujemy postawy, które mówią o pobożności, ale działamy wybiórczo lub też w miarę rozwoju tej materialistycznej myśli i świata, który nas fascynuje, odchodzimy od praw przekazanych nam przez pokolenia. Pytanie jest więc nadal zasadne. Czy warto oczekiwać? Czy mają rację ci, którzy patrzą na nas i mówią ze smutkiem, żyją tak, jak gdyby już na nic i na nikogo nie czekali? I pojawia się w dzisiejszych czytaniach i Ewangelii postać człowieka, który także mógł spotkać się z podobną postawą przed tysiącami lat. Uznawany za ostatniego proroka Starego Testamentu i największego pierwszego Nowego Testamentu, Jan Chrzciciel, który w wyobraźni naszej religijnej pojawia się pustelnik, człowiek ascetyczny, przybrany w bór pokutny lub wielgonią skórę i jest głosem wołającego na pustyni. To sformułowanie jest ponadczasowe. Wołać na pustyni, mówić w pustkę
nawoływać tych, którzy gdzieś zagubieni, obłądzeni, czekają na światło wiary lub okruszynę nadziei. Ale to właśnie także głos wołającego na pustyni dzisiaj do człowieka, który żyje tak, jak gdyby już na nic i na nikogo nie czekał. A po raz kolejny w naszym życiu pojawia się Adwent. Ma nadejść ten, kogo oczekujemy i kto jest spełnieniem naszych pragnień. Wydawałoby się, że jest to rzecz oczywista w naszej wierze. Ale jeżeli negujemy, tak jak widać z tych badań naszego społeczeństwa, podstawowe prawdy, które nie mówią o praktykowaniu religii, o spełnianiu koniecznych obowiązków, ale kwestionujemy to, co składa się na pojęcie oczekiwania. Bo człowiek wierzący zmierza drogą na spotkanie. Bo człowiek wierzący powinien mieć świadomość celu. Bo dla człowieka wierzącego nie ma przypadkowego splotu dni, tygodni i miesięcy. On swoje życie postrzega w perspektywie spotkania z tym, w którego wierzy i który jest spełnieniem jego marzeń i nadziei, czyli Bogiem. Jak więc możemy powiedzieć, że czekamy jako ludzie wierzący, skoro cel tego naszego spotkania nie mieści się w perspektywie lub ukresu naszego pielgrzymowania? Ojciec Pio powiedział, czymże jest życie, choćby najdłuższe w porównaniu do wieczności. Kroplą wody w morzu, jeżeli człowiek czyni tyle zabiegów, aby żyć dłużej, ile ich czynić powinien, aby żyć wiecznie. W wieczności istnieje tylko jedno, to jest krwa. Na ziemi istnieje tylko jedno, to jest przemijanie. I taka argumentacja powinna nam wystarczyć, abyśmy dzisiaj w drugą niedzielę Adwentu zupełnie inaczej spojrzeli na swoje życie. Zmierzamy do kresu. Nie wiemy, ile każdy z nas ma jeszcze tych dni, miesięcy i lat, ale powinniśmy mieć świadomość zmierzania do kresu i spotkania się z tą rzeczywistością, w której jest trwanie, a więc bycie z Bogiem. A dążymy przez nią, przez ziemię, której atrybutem jest przemijanie. Jeżeli człowiek źle postawi akcenty, bo zdecyduje się tylko na życie w przemijaniu, nigdy nie dotrze do tego, o którym mówił i nawoływał święty Jan Chrzciciel. Moi drodzy, wydawałoby się, że współczesny człowiek może mieć wiele recept na życie i pielgrzymowanie. Ale współczesny człowiek, choć tak wielki pan natury i władca tego, co go otacza, jest często w swojej samotności zbłąkanym wędrowcem, który nie wie tak naprawdę wewnętrznie, w jakim iść kierunku. I wtedy rozpoczyna się to, o czym mówi ewangelista. Czujemy, że jesteśmy na pustyni. Pustyni ducha. Bo pustynia, na którą wyruszył Jan Chrzciciel, nie jest w religii tylko i wyłącznie symbolem miejsca, wielkim, suchym oceanem czy morzem piaru. Pustynia to stan ducha, brak odpowiedzi, wewnętrzna pustka i jednocześnie rozpaczliwe oczekiwanie na odpowiedź dotyczącą ostatecznych przeznaczeń.
Erich Fromm, znany psycholog i terapeuta, powiedział: głównym zadaniem człowieka jest wydać na świat samego siebie. Oznacza to, że mamy wzrastać, ciągle dojrzewać, aż nadejdzie ten moment, że ujrzymy siebie w pełni, człowieka, który ma świadomość celów i jest człowiekiem godnym spotkania z Bogiem. Ale za Nikodemem możemy powtórzyć: jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Tak, bo chodzi o narodziny z ducha. I do tych narodzin nawołuje i o nich mówi Jan Chrzciciel, będąc głosem i drogowskazem wszystkich, którzy podłądzili i są na pustyni. W swoich rozważaniach na piasku ksiądz dziennikarz Alessandro Pronsato mówi tak: na pustyni, gdzie stajesz sam wobec Boga, umiera człowiek ekonomii, a rodzi się poeta. Umiera człowiek rozsądny, a rodzi się szaleniec. Umiera się człowiek zakotwiczony w przyzwyczajeniach, a rodzi się gotowy na każdą przygodę. Umiera wykorzystywacz, człowiek wyrachowany, a rodzi się człowiek zdumienia, uwielbienia. Umiera człowiek majątku, agresywności, bezprawnego przywłaszczenia, a rodzi się brat, człowiek daru i współczucia. To jest właśnie pustynia. I o tym mówi dzisiaj ewangelista, przywołując postać Jana Chrzciciela. Ilu z nas miało taką ciemną noc wiary? Ilu z nas wtedy wątpiło? Ilu z nas znalazło się przez swoje słabości, grzeszne nawyki na takiej właśnie pustyni, gdzie nie widzieliśmy światła nadziei? I wtedy było to dziwne spotkanie z Nim, które nazywamy nawróceniem. Wtedy było to dziwne dotknięcie Bożym palcem. To był drugi człowiek, to było przeżycie, to było sięgnięcie ludzkiego dna w życiu, aby zrozumieć swoją małość i poczuć, że bez Niego jestem bezsilny. Życie na pustyni może być przekleństwem, jeżeli nie ma nadziei, ale może być także wielkim błogosławieństwem. W liście do zakładnika Antoine de Saint-Exupéry, autor Małego Księcia, sam przeżył takie nawrócenie i doświadczenie pustyni. I wtedy, kiedy wstał z kolan, wypowiedział to zdanie, które umieścił w swoim utworze. Pustynia. Tam nie ma jakiegokolwiek bogactwa dotykalnego, widzialnego i słyszalnego. Dowodem jest na to, że tam człowiek jest pożywiany przede wszystkim przez przyciąganie niewidzialne. Człowiekiem kieruje duch, czyli Bóg. Na pustyni jestem wart tyle, ile warte są moje bóstwa. Zastanówmy się w tę drugą niedzielę, ile jestem wart. Czy tyle są moje bóstwa, które powodują, że żyję tylko jak tułacz i pieniądze? Czy to bóstwo, o którym mówi Jan Chrzciciel, dające nam możliwość zbawienia,